Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj skupimy się na czyszczeniu wnętrza, a dokładnie elementów plastikowych, elementów z tworzywa sztucznego, a dokładnie skupimy się na produkcie, który jest alternatywą dla tak szeroko znanych APC. Mam tutaj na myśli Interior Cleaner Adebela. Jest to gotowy produkt do czyszczenia plastików wewnętrznych. I tak naprawdę czym się różni, poza tym, że jest gotowy do użycia, no i ktoś może powiedzieć, cena jest wyższa, tak? Bo kupuję sobie, nie wiem, pół litra APC do rozcieńczenia i płacę za to 18, 19, 20 zł, a tutaj płacę podobną kwotę za produkt, który jest gotowy do użycia. Natomiast różnica jest, słuchajcie, kolosalna. Po pierwsze, no jakby łatwość użycia. Mamy od razu gotowy produkt o fajnej sile czyszczącej. I to jeszcze zobaczycie i przekonacie się na własne oczy, że w tym produkcie naprawdę drzemie moc. Także mamy tą zbalansowaną siłę czyszczącą, ale jednocześnie bezpieczeństwo. Jakie bezpieczeństwo? Po pierwsze bezpieczeństwo dla czyszczonej powierzchni, ponieważ nie ma tutaj substancji, które nawet jeżeli nie zostaną dobrze dotarte, wypłukane, to nie będą szkodziły tym elementom z tworzywa. Dodatkowo to dotarcie jest bardzo łatwe i to za chwilę Wam pokażę na szybie, bo najlepiej widać. Zresztą kiedyś robiliśmy taki odcinek na temat i2 G-Technica i tam porównywaliśmy docieranie mocnego, agresywnego APC z i2, także zapraszam do tamtego odcinka. Natomiast tak czy inaczej tu Wam pokażę już samego interior cleanera, jak łatwo można go zetrzeć, a szyba dużo weryfikuje, bo na niej wszystko tak naprawdę widać. Oprócz tego produkt jest bezpieczny również dla nas, ponieważ zobaczcie, tutaj nie mamy żadnych piktogramów, nie ma niebezpiecznych substancji lub są naprawdę w bardzo znikomych ilościach. Szczerze mówiąc, my u siebie na usługach zaczęliśmy nadużywać, tak mogę powiedzieć, tego produktu i w ostatnim czasie używamy go coraz więcej i coraz częściej zastępujemy APC. Oczywiście APC zawsze trzeba mieć w pobliżu na jakieś już maksymalne szczury, natomiast tak czy inaczej zobaczycie, jak sprawuje się również ten produkt. Zacznijmy może tutaj od tej szyby i tego testu na docieranie. Prysniemy sobie. Zobaczcie, pierwsza taka rzecz, która się rzuca w oczy, on się od razu fajnie spienia. Mamy dosyć dużo takiej pianki, jeżeli możemy o tym powiedzieć. Przetrzyjmy sobie troszeczkę i niech sobie to teraz wszystko wysycha. Tak jak ja sobie pracowałem i porównywałem z różnymi produktami, to widać, że interior cleaner nie wysycha za szybko. On dobrze się jakby przyczepia do powierzchni, może też przez to, że troszeczkę się spienia nawet z atomizera i powoli penetruje sobie te wszystkie zabrudzenia, rozpuszczając je. To jest fajne, że mamy wydłużoną pracę. Nie wiem, jak dokładnie sprawdzałby się, jeżeli ktoś pracuje tylko na zewnątrz, na powietrzu, czyści swój samochód. Oczywiście nie stosujemy go na nagrzaną powierzchnię, natomiast tak czy inaczej ta nieco wyższa temperatura otoczenia i przewiew może powodować szybsze odparowywanie produktu, natomiast przy interior cleanerze moim zdaniem tutaj to jest mocno jakby na plus, ponieważ ten czas parowania jest wydłużony. Nawet jak robiłem sobie porównania z różnymi apeckami, no oczywiście rozcieńczonymi, to było widać tą różnicę. Zobaczcie, cały czas jeszcze wysycha. Sobie to nam odparuje. I to jest fajne, bo możemy zrobić dosyć dużą powierzchnię. Nie musimy robić boczków drzwi, dzielić na 3-4 części, tylko jeżeli się uwiniemy, to nawet możemy zrobić w całości i dopiero wytrzeć wszystko. No, tutaj już zostaje, zobaczcie, widzimy. O, tutaj zobaczcie, takie przyschnięte już trochę mazy, widzicie to? Tak. Czyli łatwość tego starcia. To ma znaczenie, tak? Czyli tak jak mówię, odsyłam do tamtego odcinka, gdzie zobaczycie, że takie ostre APC wręcz wżera się w tą powierzchnię i jest bardzo ciężkie do dotarcia. Natomiast te produkty typu interior cleaner, oczywiście pewnie nie wszystkie, to też trzeba weryfikować, mają tą łatwość, tak? One jakby zostają na powierzchni, łatwo je zebrać, dlatego nie musimy wypłukiwać mokrą mikrofibrą, a nawet jeżeli coś zostanie, to już zostają substancje, które nie szkodzą nam tej powierzchni, a prawdopodobnie z czasem będą odparowywały. To też ma ogromne, słuchajcie, znaczenie później na trwałość dressingu i jego przyjęcie się, tak, na powierzchni, ponieważ jeżeli no coś tam zostanie po tym,
APC, no to ten dressing nie przyczepia się do plastiku, tylko do tego produktu. No i to pewnie się w jakiś sposób tam już gryzie. A tutaj mamy pewność tej stuprocentowej jałowości. To, co ja jeszcze zauważyłem, jeżeli chodzi o interior cleanera, to jeżeli sobie wyczyścicie połowę plastiku apeckiem, połowę interior cleanerem, to zobaczycie, że po APC to tworzywo jest takie bardzo jałowe. Natomiast po użyciu interior cleanera czuć taką delikatną śliskość i widać, że ten plastik, no nie chcę powiedzieć, że jest odżywiony, ale po prostu nie jest mocno wysuszony. Więc tak naprawdę działamy bardzo pozytywnie na te elementy, nie szkodzimy im, a o to przecież chodzi w detailingu, żeby coś dobrze zrobić, dobrze wyczyścić, ale jednocześnie nie wpłynąć negatywnie. Przejdźmy teraz do samochodu i zobaczymy, jaki stopień spienienia jest. Spróbujemy troszeczkę wypędzelkować tym produktem, a później zobaczycie jeszcze test w takich warunkach już bojowych na jasnym plastiku, jak sobie poradził w konfrontacji z APC Pro od ADBEL w stężeniu 1 do 10, więc bardzo mocne APC. Włosie oczywiście naturalne, moje ulubione do czyszczenia wnętrza. Ewentualnie może być jeszcze mieszane. Wcześniej już używałem, więc ten jest troszeczkę zaimpregnowany, nasączony to włosie. No i jedziemy sobie. Zobaczcie, to co mówiłem, bardzo fajnie się spienia ten produkt. Nie ma tej piany za dużo, nie jest nadmiernie, bo też jeżeli robi się taka poducha z tej piany, to nie jest dobre, bo ślizgamy się, a nie pracujemy i nie wyciągamy tych zanieczyszczeń. Zobaczcie, jak mogę sobie to rozłożyć, tak naprawdę. Spokojnie nawet tutaj. To co mówiłem, że możemy sobie zrobić naprawdę dużą powierzchnię. Oczywiście możemy przy większych zabrudzeniach, a nawet musimy stosować szczotkę, gdzie mamy krótszy włos i działamy wtedy agresywniej, ale też ja raczej wolę wybierać te szczotki z naturalnym włosem. Dobra, zostawmy tak z ciekawości, słuchajcie, jak długo ten produkt może sobie popracować, żeby zacząć ten czas, tak? Czy tak naprawdę zdążylibyśmy zrobić jakąś większą powierzchnię, ale ja już widzę, że jest nieźle. Zobaczcie, tu już minęło trochę czasu, a cały czas ten produkt jest, nie wysycha. Oczywiście bezpieczeństwo to jedno, ale pamiętajcie też, żeby żadnej chemii, nawet wody, nie zostawiać na powierzchni, bo nawet woda może być niebezpieczna. Jeżeli jest zakamieniona, ma dużo minerałów, no to wiemy, że później zostaną jakieś water spoty. Więc ja zawsze powtarzam, nawet ta najzwyczajniejsza woda może okazać się niebezpieczna. Minęły już 3 minuty ponad i zobaczcie, produkt cały czas jest, nawet na rantach, nie wysycha. Zobaczcie, co się dzieje, jak zaczynamy pracować, to znowu zaczyna się spieniać, więc cały czas jest. Naprawdę spokojnie możemy robić naprawdę duże powierzchnie. Jest to bardzo komfortowe dla pracy, ponieważ nie musimy się tak mocno śpieszyć. Pamiętajcie, że APC, jeżeli rozcieńczacie, no to mamy tam bardzo dużo wody. Z automatu taki produkt będzie troszeczkę szybciej Wam parował. Także tutaj ten czas pracy, spienienie naprawdę, naprawdę mocno na plus. Mamy 10 minut, słuchajcie, i dopiero tak naprawdę na rantach zaczyna nam wysychać ten produkt, o tutaj, na uszczelce. Natomiast tu zobaczcie, na środku cały czas pracuje. Już może nie jest go aż tyle. No to jest taki hardkorowy test, natomiast dla mnie jest to bardzo cenna informacja. Zobaczcie, tu wszędzie jest. Bardzo cenna informacja, że mogę takim produktem pracować długo i to jest bardzo ważna cecha. Oczywiście ścieramy, warto mieć też sprężone powietrze, kompresorek i wydmuchać sobie, szczególnie, że mamy tutaj, zobaczcie, dużo szczelin między plastikiem a uszczelką też, także zaraz to sobie przedmucham. Ok, przechodzimy teraz, słuchajcie, do BM-ki i tam zobaczycie również pod mikroskopem, jak poradził sobie z zabrudzeniami interior cleaner.
tutaj mamy brudny plastik. Widzimy w tych wszystkich porach zanieczyszczenia ogólnie. No, on jest jasny, beżowy, a tutaj widać, że jest taki brązowawy już, tak? Nie ma tragedii, ale jest dosyć brudno. Teraz zobaczymy sobie powierzchnię po czyszczeniu i APC Pro ADBL-a 1 do 10, ale było to tylko pryśnięcie, odczekanie minutę i przetarcie. Zobaczcie, o ile jest czyściej. Nie ma już tego, widać, że wyciągnęliśmy z tych porów ten brud. Oczywiście tu są gdzieś jakieś pojedyncze, ale wydaje mi się, że to już mogą być nie tyle brud, co po prostu uszkodzenia tworzywa, tak? Albo coś siedzi głęboko w tych porach, ale nie mamy już tego brudu, wszystko zostało ściągnięte. I teraz druga strona, interior cleaner ADBL-a, gotowy do użycia. Zobaczcie, że doczyścił tak samo, czyli mamy wyciągnięty ogólnie ten brud. Też zostały tylko takie pojedyncze punkty gdzieś jak po APC, także możemy tutaj sądzić, że ta moc jest naprawdę wysoka, czyszcząca i porównywalna z mocnym stężeniem APC, bo przypominam, że używaliśmy tutaj Pro 1 do 10. Patrzcie, tutaj przy przełącznikach wszystkich, przy kierownicy, no akurat jest od kierunkowskazów. Zobaczcie, ile mamy tłuszczu. Widzicie, tu jest gdzieś plastik przebija, to jest wszystko ten brud, który się zbierał przez lata. Jeżeli chodzi o ten tłuszcz zalegający przy kierownicy, na tych wszystkich przełącznikach, tutaj interior cleaner radzi sobie bez problemu, nawet bez większego tarcia, wystarczy prysnąć, chwilę poczekać, zetrzeć i to wszystko nam schodzi. Jakieś takie trudniejsze miejsca, no to po prostu na mikrofibrę przecierałem i też bez problemu i szybko to wszystko rozpuszcza. Co jeżeli chodzi o białe napisy? Tutaj słuchajcie, jest różnie, bo to zależy jaką, wydaje mi się, metodą to było nakładane i jak stare są tutaj te wszystkie napisy na tych przełącznikach. Tutaj trzeba troszeczkę uważać, ponieważ przy bardzo długim i agresywnym tarciu interior cleaner potrafi to trochę naruszyć. Natomiast z drugiej strony on działa na tyle szybko i skutecznie, że skoro wystarczy tam przetrzeć i już ten tłuszcz jest usunięty, no to nie ma potrzeby jakiegoś nadmiernego tarcia i w takim przypadku jest w pełni bezpieczny i ja nie zauważyłem, żeby wtedy rozpuszczał, ponieważ przy niektórych APC czy mocno zasadowych preparatach sytuacja wygląda tak, że przecieracie i od razu widać, że ta biała farba wręcz rozmazuje się na całej powierzchni, a widać to dobrze na tych czarnych wszystkich przełącznikach. Tutaj tego nie ma i tak jak mówię, ciężko do tego doprowadzić, ponieważ trzeba by było długo, długo trzeć. Wiecie już teraz wszystko, więc czas na podsumowanie. Mogę tylko powiedzieć i troszeczkę namówić, żebyście naprawdę starali się przechodzić na te gotowe interior cleanery, ponieważ chodzi tutaj o to bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo nasze, żeby nie używać zbyt agresywnej, mocnej chemii, ale też bezpieczeństwo czyszczonej powierzchni. Szczególnie jeżeli obcujemy z jakimiś nowszymi autami, nie mówiąc już o jakichś super samochodach luksusowych, gdzie te materiały często wysokiej jakości, niestety, ale są bardzo delikatne. Także zachęcam do używania może niekoniecznie akurat ADBL-owego interior cleanera, chociaż tu w tych naszych testach wyszedł bardzo, bardzo dobrze, ale ogólnie pomyślcie o tym, popróbujcie sobie tego typu produkty, które są na rynku i tak naprawdę z drugiej strony cenowo też to nie będzie wychodziło jakoś spektakularnie drożej, ponieważ też zazwyczaj ta cena nie jest aż tak jakby przerażająca, no chyba, że robimy dużo jakichś takich szczurów, tak? No ale nie mówię, żeby do samochodów dostawczych czy jakichś naprawdę mocno zaniedbanych, gdzie nie wiadomo, co jest już pod tym brudem, używać tego typu produktów. Owszem, tam możemy jechać po prostu apeckiem, ale przy detailingu, przy takiej normalnej, porządnej usłudze detailingowej uważam, że takim autom, takim powierzchniom jakby należy się też stosowanie lepszych produktów. Jeżeli jesteście studiami, robicie to zawodowo, to również popróbujcie tego typu produkty. Myślę, że się nie zawiedziecie. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli już macie jakieś spostrzeżenia na temat ADBL-owego interior cleanera, to oczywiście piszcie w komentarzach. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, o lajkowaniu, jeżeli oczywiście Wam się podobało. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!